Witaj w sezonie 13, a praktycznie zaraz 13, no bo sezon 13 już za pasem, a więc jeżeli jesteś nowym graczem, przydałoby się przygotować. Wchodząc do Sea of Thieves, respisz się w tawernie, karczmie, no tak jak na załączonym obrazku. Po czym, po rozejrzeniu się, możesz już wyjść na zewnątrz, tutaj nie musisz na razie nic robić, wychodzisz na zewnątrz. Twoim oczom ukazuje się twój własny statek, przyrzeczony bądź nieprzyrzeczony dla jakiejś gildii. Jeżeli jesteś w gildii, możesz go sobie przyrzec, pływać dla gildii i zdobywać poziom gildii, który później przynosi ci jakieś nagrody. Mój już jest, więc dlatego się tak wyświetla. I teraz tak, jeżeli chcesz zmienić kolory tego statku, bądź cokolwiek innego z nim związane, idziesz do sklepu skutniczego, gdzie możesz spersonalizować sobie statek. Tu masz do wyboru różne opcje, od żagli, po kadłuby i inne takie, działa, dym zdział i niesamowite inne rzeczy, które trzeba troszkę czasu poświęcić. Mamy gildię kupiecką, w gildii kupieckiej odbieramy oczywiście awanse, bo zdobywamy poziom, sklep kompanii, gdzie są zasoby. I zasoby wyglądają tak, że możemy sobie dokupić skrzynkę magazynową, naprawdę ważną, dodatkowe kule, bądź dodatkowe deski, bądź jeszcze dodatkowe owoce. Wszystko to jest oczywiście w skrzyniach, a nie porozmieszczane na statku. W sklepie możemy sobie zakupić gidilijne przedmioty związane z daną frakcją. Towary, jest to zakładka, kiedy już zostaniesz emisariuszem takiej gildii. Możesz tutaj kupować sobie towary różne, aby później je poprzewozić i dostawać z tego pieniążki. Emisariusza, żeby wykupić, potrzebny jest 15 poziom oraz 20 tysięcy, żeby kupić taką banderę. Później możesz wykonywać tam zadania. Zakon dusz, oczywiście awanse, sklep kompanii, wszystko jest tak samo. Możemy tutaj znowu zakupić sobie przedmioty związane z zakonem dusz, żeby ładniej po prostu wyglądać, jeżeli będziemy wykonywać dla nich jakieś zadania. No ale nie mamy tu więcej już opcji, także możemy przejść dalej. Zbieracze złota, awanse możemy odebrać standardowo. Tutaj możecie zauważyć, jak się odbiera awans. Bardzo prosto, klikamy raz, później klikamy drugi, awans odebrany i tyle. Sklep kompanii, standardowo przedmioty dla kompanii i nic więcej. Tutaj nie ma już ciekawego. Odznaczenia nas nie obchodzą. More gold. Mamy również przy każdym zakonie, gildii i tak dalej, taki stoiczek, gdzie możemy zostać emisariuszem. Klikamy sobie F, głosuj za, no i zostajemy dzięki temu emisariuszem danej frakcji. Czyli przedmioty, które będziemy sprzedawać, będą powiększane o ileś tam procent. Przy okazji na statku pojawia się bandera z tyłu i bandera na maszcie, że jesteśmy emisariuszami danej frakcji. Jeżeli już nie chcemy być emisariuszami, podchodzimy do stoliczka, klikamy F i tyle. Kostuchy. Kostuchy, ciężka frakcja, widać nas na mapie. Tutaj jeszcze mamy klepsydrę do PvP, której nie będę dzisiaj omawiał, ale możemy tutaj sobie zagrać PvP. No i tutaj znowu głosujemy sobie za kostuchami i teraz przyjrzyjcie się, pojawił się statek na stoliczku. Ten stateczek oznacza, ile osób w danej frakcji gildii, jak zwał, tak zwał, aktualnie pływa na serwerze. I aktualnie jest jeden stateczek, czyli jesteśmy jedynymi emisariuszami na serwerze. Pirackie Emporium. Pirackie Emporium. Za gotóweczkę możemy sobie kupować co tylko chcemy, ładniejsze skiny i tak dalej, i tak dalej. Tu możemy po prostu kupić wszystko. Możemy również do tej wejść z zakładki przez tab Pirackie Emporium i otwórz Pirackie Emporium. Gdziekolwiek nie będziesz w grze, bo nie musisz być na wyspie przy tym gościu. No i tu, jak widzicie, możemy sobie kupić kadłub osobno, żagle osobno. Co nam się podoba, możemy kupować, a później to sobie zestakować już na statku i stworzyć własny wzór. Ale wiadomo, pieniążki, pieniążki, pieniążki. Także tu tyle. A no i jeszcze możemy zmienić postać, jak nam nie pasuje postać, bo wzięliśmy sportowego świra, chcemy być kimś innym, no to zmieniamy. Budynki starczą, jest to sklep z bronią. No i tu co? No, skiny z bronią, jakąkolwiek w grze byśmy chcieli. Sklep z wyposażeniem, czyli sklep z wyposażeniem. Tu możemy sobie kupić
Też skiny, kompasu, zegarka, gitary i tak dalej. Wszystko oczywiście kosztuje. Jeżeli chcemy wypłynąć, to musimy sobie zawsze kupić tą skrzynkę magazynową. To jest najważniejsze. Z zasobów od gildii kupieckiej. No i co? No i nie masz jej w ręku. Bo musisz drugi raz podejść i wziąć skrzynkę magazynową już w rękę po tym, jak to kupisz. No i teraz sobie chodzisz po wyspie, zbierasz zapasy, żeby mieć tego jak najwięcej na statku, a później sobie to rozmieszczasz po statku. Jeżeli chcesz mieć więcej zapasów, idziesz do szkutnika i dokupujesz dodatkowe wyposażenie, takie jak granaty, kule, czy drewno, jedzenie. Mogą być to owoce, a mogą być to mięso, które możesz usmażyć. No i, że tak powiem, masz jakby 200 HP, ale też się nie będę rozwodził. No i co? I okazało się, że nie ma. No nie, no właśnie są. Zawsze są w tej drugiej skrzynce te dodatkowe zapasy, które kupiłeś. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten krótki, szybki poradnik wskazał ci drogę. I będziesz sobie mógł pływać już w sezonie 13. Także trzymaj się.